Szanowni profesorowie, czcigodni ojcowie, Bóg zapłać za możliwość partycypacji, uczestnictwa w tym wydarzeniu. I właśnie o partycypacji chciałbym mówić. To wystąpienie będzie echem moich owocem moich studiów hiszpańskich, bo właśnie w Hiszpanii, w Pampelunie obroniłem doktorat zatytułowany Participazione Politica en el Pensamiento de Tomás de Aquino. Partycypacja polityczna w myśli Tomasza z Akwinu. Teraz mam tutaj niedawno wydane polskie tłumaczenie tego doktoratu. Łaciński tytuł to wprost cytat ze kwestii 105 prima secundę z traktatu o prawie nomen omen, gdzie Tomasz postuluje pierwszą rzecz, jaką trzeba rozważyć przy stanowieniu ustroju dla danego państwa czy dla danej wspólnoty, jest to, aby wszyscy mieli jakąś część, jakieś uczestnictwo w rządzeniu. Ut omnes alitvam partem habeant in principatu, uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu. No właśnie, kwestia uczestnictwa jest moim zdaniem kluczowa dla rozumienia Tomaszowej filozofii polityki, zarówno dla teorii politycznej, jak i praktyki politycznej. Otóż bez uczestnictwa w zasadzie nie możemy mówić o czymś takim jak wspólne działanie. Tutaj ojciec Mateusz w następnej części wystąpienia przedstawi nam założenia naukowe dla polityki jako nauki u Tomasza z Akwinu. I tam wśród tych założeń w proemium się pojawia rozważanie stosunku części między sobą i części do całości. No właśnie tu już widać, że mamy do czynienia z uczestnictwem. Ale na to wskazuje także natura rzeczywistości, o jakiej mówimy. Otóż człowiek z natury, jako byt ograniczony, musi uczestniczyć z innymi, współuczestniczyć z innymi, jeżeli chce w ogóle przeżyć. To zresztą jest główny argument za stworzeniem wspólnoty politycznej w sposób naturalny. I u Arystotelesa w pierwszej księdze polityki, no właśnie to, że wspólnota polityczna nam zapewnia dostęp, uczestnictwo w dobrach, w których nie możemy uczestniczyć inaczej, jak właśnie tworząc wspólnotę polityczną. I ten argument naturalny podziela Tomasz. Otóż jesteśmy skazani czy wezwani do uczestniczenia, współuczestniczenia. Tutaj taka pierwsza uwaga wstępna, bardzo ważna. Participatio politica w myśleniu Tomasza z Akwinu trzeba by nam odróżniać od partycypacji uczestnictwa metafizycznego, moglibyśmy powiedzieć, czy teologicznego. Tego także, które wspominał pan doktor, mówiąc o naszym udziale w prawie Bożym, tak, innych praw. Otóż nie o tego rodzaju uczestnictwo w tym wypadku chodzi, w mojej opinii. Dlaczego? Otóż to uczestnictwo metafizyczne czy teologiczne nie jest uczestnictwem w tym, co istotne, jest uczestnictwem tylko w części. No dlatego na przykład Tomasz odróżnia relacje wewnątrz Trójcy Świętej, które są relacjami istotowymi i współdzielącymi wszystko, od naszego udziału poprzez partycypację, czyli tylko częściowe uczestnictwo w tym, co Boże, bo nie mamy dostępu do istoty Boga, do tego, co istotne. Natomiast w przypadku uczestnictwa politycznego Akwinata bardzo wyraźnie zaznacza, że ten partycypuje, kto ma udział w tym, co istotne, konstytutywne dla wspólnoty politycznej. Uczestnicząc w planach Bożych, nie możemy konstytuować rzeczywistości Bożej, tak ustanawiać jej, nie mamy wpływu na relacje wewnątrz Trójcy Świętej.
Natomiast w przypadku wspólnoty ziemskiej koniecznie musimy mieć ten wpływ, jeżeli mamy się nazywać obywatelami. Tak? To bardzo ładnie wychodzi w Tomaszowej definicji obywatela civis, że jest to ten, który ma wpływ na to, co konstytuuje daną wspólnotę, a więc ma wpływ na władzę. No właśnie, jest to partem haber in principatu in judicium, czyli ma także realny wpływ na kwestie osądzania danej rzeczywistości, także na działanie prawodawcze w obrębie danej wspólnoty i in concilium, czyli bierze udział w deliberacji, w rozważaniu spraw wspólnoty konstytutywnym później dla jej tworzenia. Czyli ta partycypacja zakłada to, co istotowe, tak? Udział w tym, co istotne. To pierwsza rzecz wstępna, którą trzeba by zaznaczyć. Druga sprawa to jest to, że Tomasz nie opisuje partycypacji, jak to rozumiemy dzisiaj, albo jak to dzisiaj upowszechnia demokracja liberalna, opisując uczestnictwo jako pewne abstrakcyjne uprawnienie równe dla wszystkich, tak? No bo każdy jako obywatel ma prawo do uczestnictwa biernego, czynnego w wyborach, do zakładania organizacji społecznych i politycznych. W zasadzie na tym ta abstrakcyjna formuła uczestnictwa we współczesnym państwie się kończy, dlatego mamy taki problem z partycypacją właśnie. Nie? Im więcej o niej mówi się we współczesnym państwie, tym większy z nią problem, tak? Co pokazuje, nie wiem, choćby kwestia angażowania się ludzi w kwestie publiczne czy udziału w wyborach tychże. Otóż Tomasz partycypacji nie widzi jako coś, jakiego abstrakcyjnego uprawnienia równego dla wszystkich. Nie. Ten postulat ut omnes aliquam partem habeant in principatu trzeba nam rozumieć jako wezwanie do uczestnictwa, ale po pierwsze, nie jest ono jasno określone, może być bardzo różne, to uczestnictwo. Według Tomasza optymalne jest, jeżeli to uczestnictwo zależy od naszych predyspozycji intelektualnych przede wszystkim, tak? Czyli im większe mam zdolności do, czy coś do zaoferowania wspólnocie politycznej, tym większe moje uczestnictwo powinno być, ale moim zdaniem Tomasz też zwraca uwagę na realne podstawy tego uczestnictwa, to znaczy rzeczywiście muszę mieć jakąś część, wpływ na jakąś cząstkę rzeczywistości. I dopiero wtedy mogę mieć udział większy, im większa jest ta moja część, tym większy mogę mieć wpływ na sprawy wspólnoty. Jest to postulat bardzo realistyczny. To pokazuje chyba najjaskrawiej interpretacja Tomasza dokonana w komentarzu do Arystotelesa niewolnictwa naturalnego. Otóż chodzi o ludzi, którzy nie są w stanie zarządzać swoimi sprawami i muszą mieć kogoś. Ja się zajmuję akurat duszpasterstwem osobami niepełnosprawnymi od lat już. Muszą mieć pomoc kogoś, kto kieruje ich życiem, tak? Kieruje ich krokami. Siłą rzeczy oni są wykluczeni w jakiś sposób z uczestnictwa w życiu wspólnoty politycznej, tak? Ponieważ nie mogą tego uczynić, nie mają takich możliwości jakby wewnątrz siebie, tak? Zatem im większą część posiadam, chodzi także tutaj o sprawy egzystencjalne, materialne, tym powinienem mieć większy głos we wspólnocie, większe uczestnictwo we wspólnocie. Tomasz zauważa to, komentując Arystotelesa, kiedy Arystoteles wspomina o jednym z ustrojów z jednego z państw greckich miast, że źle zrobiono, że jakaś część nie miała żadnego wpływu na bieg spraw w państwie, a jednocześnie miała możliwość wyboru władcy.
to było błędne według Arystotelesa i według Tomasza z Akwinu. No właśnie, bo to trochę przypomina tą sytuację szlachty Gołoty w tej końcówce Polski przedrozbiorowej. Tak, ci ludzie nie mieli już nic rzeczywistego wpływu na bieg spraw wokół siebie, a jednocześnie mieli głos, tak? Wyboru władz, który potem był manipulowany łatwo przez możnowładców i tak dalej, i tak dalej. To, co zmieniła później konstytucja 3 maja, wiemy. A więc trzeba mieć jakąś realną, rzeczywistą część odpowiedzialności za coś, żeby mieć potem uczestnictwo w sprawach wspólnoty. To zresztą trochę współgra z tą metafizyczną partycypacją, czy teologiczną. No właśnie, dlaczego? Bo spójrzmy, Bóg, kiedy powołuje człowieka do współdzielenia tej rzeczywistości, to jakby daje mu część do zarządzania, nie? In manu concili sui, tak? Bóg daje go w ręce jego rady człowieka. I człowiek ma rzeczywiście realny wpływ na tą cząstkę mu powierzoną, tak? Otóż o takiej partycypacji mówi Tomasz, a nie o jakimś abstrakcyjnym uprawnieniu przynależnym wszystkim, a tak naprawdę nie egzekwowanym potem przez nikogo, no bo nie ma tego rzeczywistego wpływu po prostu, tak? Pojedynczy obywatel na sprawy państwa. Moim zdaniem partycypacja polityka, to właśnie uczestnictwo, jest pewną zasadą, pryncypium w filozofii politycznej Akwinaty. I widać to w dwóch kwestiach, bo w dwóch miejscach in expressis verbis to wspomina Tomasz z Akwinu. Otóż pierwsza rzecz to jest kwestia ustroju mieszanego, tu wspominanego już wcześniej przez pana doktora, poruszana zarówno w sumie teologicznej, jak i w komentarzu do Arystotelesa. W obu wypadkach Tomasz pokazuje wprost nam ten postulat, tak? Aby wszyscy mieli udział w rządach. I w kwestii omawiania, kim jest obywatel, co przysługuje obywatelowi. Tomasz tutaj ciekawie zaznacza, że simpliciter obywatelem jest jedynie ten, kto uczestniczy w sprawach wspólnoty. To mamy dosłownie zresztą w sumie teologicznej. Civis dicitur ex hoc quod participat aliquo principatum. Nie wystarczy sam fakt zamieszkiwania danego terytorium. Trzeba mieć udział we wspólnych sprawach. Ja później w książce opisuję takie trzy formy tej partycypacji, tego uczestnictwa obywatela w rzeczywistości politycznej, we wspólnocie politycznej. Pierwsze to jest właśnie uczestnictwo w wspólnym rozważaniu spraw. Tak? Tutaj naprzeciw nam wychodzi Tomaszowa wizja roztropności politycznej, ale roztropności, która zawiera w sobie także to civitas, czyli to, że ja sam nie wystarczam sobie do rozważania spraw ludzkich, że muszę szukać rady u kogoś innego koniecznie, tak? Ponieważ mnogość spraw ludzkich sprawia, że nie jestem sam w stanie ich poprawnie ocenić. To zresztą jest argument Arystotelesa za zarządami republikańskimi w polityce, że więcej par oczu i więcej umysłów widzi i myśli lepiej niż jeden umysł, niż jedna para oczu, tak? Druga rzecz, którą trzeba by zaznaczyć, to jest wpływ na prawodawstwo, na stanowienie prawa. Tutaj trzeba nam trochę zrozumieć czasy średniowieczne, gdzie nie było tego monopolu prawodawczego państwa, z jakim mamy do czynienia dzisiaj, który nam przyniósł pozytywizm też prawdy. Trzeba nam widzieć tą różnorodność prawodawstwa w wiekach średnich. Tak? Jak wielu ludzi miało i kształtowało prawa wewnątrz swoich lokalnych, małych wspólnot, ale i w większej wspólnocie.
A więc według Tomasza także w tym udział jest obywatela, jego uczestnictwo powinno być zauważalne, powinno się przejawiać, tak? Czy w sądzeniu. Oczywiście tutaj jest do zgromadzeń sądowych w starożytnych Atenach czy w innych miastach greckich tutaj aluzja. Niemniej Tomasz wspomina o tym, że obywatel powinien mieć na to wpływ, uczestniczyć w tym. Jeżeli ma być, zrealizować swoje obywatelstwo, rzeczywiście być obywatelem. I trzecia sprawa, no to jest właśnie to habere partem in principato, czyli trzeba mieć udział, jakąś realną część w zarządzaniu całą wspólnotą. Nie można być jakby z tego wykluczonym. To uczestnictwo w kwestii 105, o której mówi Tomasz z Akwinu, zresztą nie dotyczy tylko pierwszego warunku ustanowienia dobrej wspólnoty politycznej. Tak? Bo pierwszy to jest właśnie omnes aliquam partem habentur principatum, tak? Czyli żeby wszyscy mieli jakiś udział w rządzeniu. Drugim warunkiem jest kwestia wyboru formy ustrojowej. I tam Tomasz rzeczywiście wybiera ten system mieszany jako mieszankę systemu prezydenckiego, byśmy dzisiaj powiedzieli, królewskiego, arystokratycznego i demokratycznego. Ale także tutaj pojawia się uczestnictwo, nawet w tłumaczeniu hiszpańskim tego fragmentu sumy teologicznej trzykrotnie. Bo ta mieszanka ustrojowa zakłada już, że te trzy formy też uczestniczą w budowaniu wspólnego konstruktu. W ogóle Tomasz, myślę, że nie jest takim zwolennikiem czystych, idealnych form ustrojowych, tak? Że tak naprawdę także opis jego ustroju królewskiego, arystokratycznego czy republikańskiego zawiera w sobie elementy pozostałych form ustrojowych. Dlaczego Tomasz tu argumentuje, że te trzy formy, na przykład trzy formy ustrojowe się wzajemnie ścierają, tak? I wzajemnie ograniczają. I to pozwala zachować pewien pokój społeczny, tak wręcz argumentuje, tak? Uniknąć materia sedicjonizm, uniknąć właśnie powodów do rebelii, kiedy doceniane są w jakiś sposób wszystkie warstwy społeczne, czy wszystkie formy ustrojowe mają uczestnictwo w organizowaniu danego państwa. To uczestnictwo, o którym mówię, ono jest także czymś, co weryfikuje poprawność danych form ustrojowych. Spójrzmy na to z punktu widzenia tyranii. Otóż można by powiedzieć, że tyrania czy rządy despotyczne są systemem najbardziej antypartycypacyjnym, tak? Bo co robi tyran? Kumulując władzę w swoim ręku, de facto likwiduje uczestnictwo innych, wpływ innych na sprawy publiczne, tak? Ogranicza to mocno. Ale paradoksalnie tym samym, według Tomasza z Akwinu, w ten sposób skraca długość swoich rządów, tak? Dlatego tyrania mocna, radykalna według niego nie może trwać długo, tak? Ponieważ tyran zarazem podmywa jakby to, co jest siłą jego rządów, czyli uczestnictwo innych. Tak? Bo nawet najgorsza tyrania, despotia wymaga choćby minimalnego uczestnictwa, nie wiem, funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, tak? Żeby przetrwać. I teraz likwidując to, tyran de facto niszczy podstawy także swojego panowania. Dlatego zasada uczestnictwa też może służyć jako pewnego rodzaju ocena realna systemu, danego systemu politycznego. Jeżeli jest to system dobry, to jest otwarty na uczestnictwo innych. Ba, wzywa do tego uczestnictwa.
Ciekawe jest tu słownictwo, jakiego Tomasz używa, aby opisać na przykład rządzenie, funkcję rządzenia, tak? To diriget albo prest, prezidium, to jest ktoś, kto przewodzi, dryguje, koordynuje wysiłki wszystkich, a nie zastępuje innych w działaniu, tak? Albo wyklucza działanie innych. Wręcz przeciwnie, ktoś przewodzący danej wspólnocie będzie powiększał jej możliwości, właśnie sprawiając, że to uczestnictwo obywateli będzie coraz większe i większe, a tym samym jego, możliwości jego władzy politycznej będą wzrastały, tak? Poprzez multiplikację tych możliwości. To dlatego też Tomasz nie ma konceptu władcy absolutnego w swoim myśleniu. Zresztą nie ma takiej koncepcji w zasadzie w wiekach średnich. On postuluje władzę ograniczoną, potestas moderata, kiedy opisuje władzę królewską. Ba, według myślenia tomaszowego władza absolutna byłaby rodzajem herezji, tak? Jeden jest, może być tylko władca absolutny. Jest nim Bóg. Nie ma innej możliwości. Tak? Zresztą to nie byłby realny opis rzeczywistości, tak? Bo nikt nie ma potestas absoluta, nikt z ludzi. Zawsze siłą rzeczy podlegamy jakimś czynnikom, jakimś ograniczeniom, czy doznajemy oddziaływania innych. To Tomasz zaznacza w swoim komentarzu do listu do Tymoteusza, kiedy właśnie wskazuje, że jedynie dominium absolutum ma jedynie Bóg. Żaden z władców ziemskich tego nie ma. Dalej, ta ograniczoność władzy powoduje, że właśnie muszę szukać innych, muszę szukać pomocy innych w radzeniu sobie. Jeszcze chciałbym przywołać ten cytat z Tymoteusza, z komentarza do Tymoteusza. O, tutaj mamy. O Panu Bogu, mówi Tomasz z Akwinu, nie o Królu Ziemskim. Dominium sum est maximum. Quia solus dominatur et habet liberam potestatem. Non secundum statuta ut politicus. Deus autem unus est dominus omnium. Nie ma możliwości istnienia, realnej możliwości istnienia władcy absolutnego w myśli tomaszowej. Władza jest siłą rzeczy ograniczona, co powoduje, że siłą rzeczy musi szukać kooperacji, uczestnictwa innych. Bez tego po prostu nie może przetrwać, tak? Tak jak w przypadku tyranii to pokazywał Tomasz. Tu jeszcze tylko ten cytat chciałbym przytoczyć z komentarza do Polityki Tomasza z Akwinu, gdzie też wnioskuje o partycypację, a także pokazuje, że jedna forma ustrojowa ogranicza drugą. Et huius ratio est, quia unum regimen, temperatur ex admixione alterius, et huius datur sedictionis materia. Si omnes habeant partem in principatum civitatis, puta sin aliquo dominetur populus in aliquo potentes in aliquo rex. Tak? Czyli znowu właśnie to zalecenie systemu mieszanego jako realizującego zasadę uczestnictwa właśnie. Bez tego w zasadzie nie możemy mówić o jakimś wspólnym działaniu. Bez tego także nie ma mowy o realnym działaniu, co jest bardzo ważne. Tak? Zawsze będziemy uciekać w jakiś świat iluzji, fikcji,
która po prostu później nie działa, tak? Tak jak to uczestnictwo, które zamiast wzrastać w naszych społeczeństwach, to niesamowicie maleje poprzez ideologię indywidualizmu, wiele innych czynników. No ale właśnie dlatego, że nie odwołuje się też do realnych podstaw, tak? Tak jak to jest w myśli Tomasza Zakwinu, żeby mieć na coś wpływ, żeby w czymś uczestniczyć, no muszę coś sobą reprezentować, muszę, coś za mną musi stać, tak? Jakaś realna siła, którą mam. Także myślę, że w tej kwestii właśnie uczestnictwa czy partycypacji Tomasz może nam wiele ciekawych rzeczy powiedzieć. Jego myślenie jest wciąż do przerobienia jakby przez także interpretatorów myśli Tomaszowej. Bo ta zasada uczestnictwa nie była tak wyraźnie dostrzegana wcześniej. Nie? Też dlatego, że mieszano ten koncept partycypacji politycznej z partycypacją metafizyczną. Nie? Czyli to wpisywało się w takie neoplatońskie widzenie hierarchii politycznej jako zstępującej z nieba, tak? Augustynizm polityczny średniowieczny. Że mamy mandat z góry, mandat z nieba i to wystarcza, żeby sprawować rządy nad daną wspólnotą. Jasne, że tu kwestia partycypacji no nie wychodzi, tak? Z założeń teoretycznych, ani nawet w praktyce, można by powiedzieć, tak? Politycznej. Natomiast w przypadku odkrycia naturalnego pochodzenia władzy politycznej, recepcji myśli Arystotelesa, to uczestnictwo od razu wychodzi, tak? I Tomasz nieprzypadkowo właśnie interpretując, komentując Arystotelesa je zauważa, tak? Dosłownie używa, najczęściej partycypacja w kontekście politycznym jest używane przez niego właśnie w komentarzu do polityki i do etyki, jak Nikomacheńskiej możemy znaleźć. Chociaż na przykład w komentarzu do cnót De Virtutibus używa też określenia civitatis terrene participans. Człowiek jako właśnie uczestnik ziemskiego państwa, ziemskiej społeczności, a w związku z tym wezwany do kształtowania naturalnych cud moralnych, tak to tak argumentuje. Często mamy tutaj, używa synonimów, na przykład tak jest w sumie teologicznej, właśnie partem habere, czyli mieć część jakąś we władzy, albo partem captare, wziąć jakąś część odpowiedzialności władzy, albo na przykład inne słowo charakterystyczne, komunikacją, tak? Jako synonim partycypacją. To komunikacją to nie tylko komunikowanie się, ale to też można by powiedzieć współdzielenie dóbr, współdzielenie jakiejś rzeczywistości. Dlatego też taka trudność w tym odnalezieniu tego pryncypium, tej zasady uczestnictwa, chociaż można ją dostrzec przy głębszej analizie i myślę, że jest to bardzo ciekawa inspiracja także dla współczesnego człowieka, tak abyśmy mogli pełniej uczestniczyć w rzeczywistościach nam danych. Dziękuję bardzo.